Moi drodzy, Ice Heights, ścigaj się do mety, jest to moja pierwsza indycza gierka w życiu, a co mam na myśli? Nie to, że jestem indykiem, bo oczywiście jestem panem kurczakiem, który lubi sobie polatać, no ale słuchajcie, kury nie latają, dlatego ja też nie wyleciałem, a tak poważnie, słuchajcie, to jest moja pierwsza gierka, od kiedy są indyki w grze, no jak widzicie na mapeczce Ice Heights nie ma tych indyków, co mnie bardzo, słuchajcie, smuci, chyba że ja coś zrobiłem nie tak, ale wydawało mi się, że powinny one być, no bo mam najnowszą aktualizację, oczywiście. Dlatego ten event trwa, po prostu chyba nie ma tego na każdej mapie. Ej, znowu nie wyskoczyłem, kury naprawdę nie latają. No w sensie ja wiedziałem, że kury nie latają, ale myślałem, że w Stumblegeist jednak latają. Tak czy siak, mamy tutaj gościa z Nigerii, widzieliście? On miał taki skin, coś tam, Weza Nigeria, coś takiego. Mamy nawet Xenosa, ale ja bym chciał indyki, tak? Nie po to specjalnie wybrałem sobie kurczakowy skin, żeby wiecie, te indyki po prostu mnie polubiły, żebym był jednym z nich, a ich tutaj po prostu nie ma. Także koniec rundy. Lećmy do półfinału i tam trzymam kciuki za to, że pojawią się indyki, bo to jest moja pierwsza indycza gierka w życiu. No jestem bardzo ciekawy, czy w ogóle indyki będą, no muszą być, słuchajcie, no to jest niemożliwe, że ich nie ma, no halo, 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 halo. No na Paint Splashu są indyki, o to właśnie chodzi, Paint Splash, śmiga się do mety. Jedyne co, no to tutaj ja muszę walczyć o wygraną, nie mogę się na nich za bardzo skupiać. Wiecie o co chodzi, jakby myśleć o nich, to chyba mogę. Nie mogę się z nimi bawić i tak dalej, bo będę miał po prostu lipkę, cholipkę. Wiadomo o co chodzi, dobra, tutaj ziomeczek dosyć mocno poleciał. Jest, indyki, trzeba na nie oczywiście uważać. Nie, co jest grane, blokują mnie, indyki mnie blokują. Dobra, jest Weza Nigeria, ale on sobie odpadł, ja sobie polecę tędy. Panie indyku, ja jestem kurczakiem, proszę mnie nie blokować, bo ja jestem prawie same nader mader, wiecie o co chodzi. Ja jestem, ja z tymi indykami powinienem żyć w bardzo dobrych relacjach. Dobra, ja tutaj poczekam. A, ja sobie poczekam, nie ma, słuchajcie, co się tutaj śpieszy, robimy ciacha, no i dobra. Indyki widzieliśmy, chciałbym je, słuchajcie, uściskać. Bardzo chciałbym je uściskać, ale po prostu nie było na to czasu, bo jak widzicie, Weza Nigeria już jest na mecie. Zresztą tak jak pozostałe osoby, także... No po prostu, gdybym się teraz skupił na indykach, to bym nie miał szansy na wygranie tej gierki, a tak to mamy finał, gdzie również liczę na to, że pojawią się indyki i że mi pomogą. Ale mam też pomysł na to, jak zabawić się z tymi indykami w taki sposób, żeby nie przeszkadzało to w wygraniu gierki, ale to później, bo najpierw mamy Lava Rush. Ajajago, nado, la partida, no tutaj niestety, słuchajcie, indyków nie ma, ale to dobrze, bo byłoby bardzo ciepło tutaj, no ja jestem jedynym indykiem, chociaż ja nawet, słuchajcie, nie jestem indykiem, ale dobra, lecę. Lecę w imieniu indyków, słuchajcie, to wszystko jest dla indyków. Oczywiście, słuchajcie, ciach, ciach, dobra, jestem póki co pierwszy, bardzo mi się to podoba, gościu się spalił za mną, bardzo fajnie. Teraz sobie ciach, dobra, okej, jestem na przodzie. Tam gościu poleciał lepszą miejscówką, znaczy lepszą drogą, ale się spali, sensu. Dobra, ja robię teraz ciach. Dobrze, moi drodzy, mamy to. Jeżeli teraz tylko tego po prostu nie popsuję ja sam, to totalnie to wygraliśmy. Patrzcie, teraz się podnosi ten pułap lawy, teraz ja sobie wskakuję tutaj, on już się obniża i naprawdę jest dobrze. Jest dobrze, słuchajcie, musimy to wygrać dla indyków. Moja pierwsza indycza gierka musi być po prostu wygrana, nie może, słuchajcie, być inaczej, więc zróbmy to bezpiecznie. Tak jak, słuchajcie, indyki nam przykazały. Dobrze, mamy to, czy ktoś, słuchajcie, za mną biegnie? Nie ma nikogo, ja mogę sobie nawet wskoczyć tutaj, essa. Czerwona kartka dla was, jesteście beznadziejni, a ja, słuchajcie, przychodzę na metę, no i tak jak mówię, szkoda, że tutaj indyków, okej, jest gorąco, słuchajcie, szkoda, że indyków było tak mało, ale mam pomysł, jak to nadrobić, także pierwsza gierka wygrana, puchar trafia do Maciocha, no i teraz, słuchajcie, zobaczycie, co będziemy robić z indykami. Sami zobaczcie, właśnie trafiłem kurczaka na moim drugim koncie i więc go sobie użyjemy, no bo dokładnie, słuchajcie, tego potrzebowaliśmy, idealnie pasuje. Moi drodzy, speed go round, jestem na moim drugim koncie, ponieważ tutaj będę miał więcej okazji na to, żeby wejść w interakcję z indykami, których jest mnóstwo. Tutaj właśnie na speed go roundzie to wam pokazywałem, byłem w moim odcinku, w którym zapowiadałem wam, słuchajcie, tą zmianę. Okej, dobra, tutaj się dziwnie odbiłem, ale jest dobrze. No i mamy indyka, patrzcie, jest indyk, od którego mogę się odbić, a jestem kurczakiem, a ja jestem kurczak, a ty jesteś indyk. Mordeczko, jesteśmy braćmi, no nie? Może troszeczkę bardziej ku... O nie! Panie indyku, jesteśmy kuzynami, powinniśmy się wspierać, a ty mnie blokujesz. Znaczy, nie blokuj. Ej, czy one podbiegają do zawodników, w sensie do graczy, żeby ich blokować? Czy to o to chodzi? Nie mogę ich niestety przytulić, ponieważ na drugim koncie, na którym właśnie teraz się znajduję, na którym teraz właśnie gram, no nie mam tej emotki, wiecie o co chodzi? Goście chciał mnie wykosić, oczywiście mu się to nie udało, ale dzięki temu, że jestem na tym koncie, mogłem się chwilę pobawić z indykami i mimo to przechodzę dalej, więc dlatego przeszedłem właśnie na to konto. Jest to oczywiste, mam tutaj Mr.
Banana! No bardzo dobrze, słuchajcie, będziemy chcieli go pokonać, ale przede wszystkim liczę na indyki. Wiem, że są na Over and Under, Spin Go Round, na Paint Splash i nie wiem, słuchajcie, na czym. No na piłce nożnej są, ale nie w taki sposób, żeby można było z nimi wejść w interakcję. Więc zobaczmy po prostu, co nam się wylosuje. Rakiety, Rocket Rumble, przejmij flagi. No tutaj niestety indyków nie ma. Wielka szkoda, ale bardzo możliwe, że będą, słuchajcie, w finale. Także po prostu lećmy. Ja jestem kurczakiem, liczę na to, że będą mi pomagały. Póki co... tak średnio były skłonne do pomocy, jeżeli chodzi o tą pierwszą, słuchajcie, giereczkę. Ale zobaczymy później, jak to będzie wyglądało. Teraz to ty, gościu. Ciach! Gościu, rozwalony zostajesz. Teraz ty, teraz tak. Teraz ty zostajesz rozwalony. Nie. Okej, okej. Dobra, ciach. Zostałeś rozpapilony, a ja przejmuję flagę. Dobra, wiecie co? Olewam tą flagę. Lecę po prostu tutaj do bazy, bo moja ekipa potrzebuje wsparcia. Także ja się witam. Hi! Dzień dobry! Ciach! Nie! Oli Cox! Oli, to jest Oli Cox, nie wiem, słuchajcie, nie mogę przeczytać, że Oli Cox, coś takiego, dobra się... Ej, wykosiła mnie! Albo wykosił mnie, bo nie wiem, czy to jest Oli, czy że Oliwia, czy Oliwier, dobra, słuchajcie, mniejsza z tym. Ważne jest to, że się skupiają na mnie i że nie potrafią mnie tutaj zrzucić, dobra, ciach, jak on na to? O, dobrze, już, słuchajcie, mają problem, już między sobą się, słuchajcie, klepią. Dobra, dawajcie, moi ludzie, przejmujcie flagę, znaczy przejmujcie wiele flag, bo jest 4 do 8, a ja patrzcie, aż dwóch gości... Jakby wiecie, jakby trzymam na sobie. Wiecie, o co chodzi. Dobra, tego gościa tego jeszcze rozwaliłem. 4 do 7. Czemu moi w ogóle nie przyjmują flagi? Jak można być tak słabym? Dobra, 4 do 6. Tracą przynajmniej te flagi. Patrzcie teraz sobie. Ciach. Ciach i wywaliło go. Ajaj. Dobrze, nie przeżył. Patrzcie, jak ja dużo tutaj robię. Banana! Teraz rozwaliłem. Banan będzie kwaszony, kiszony. Dobra, teraz sobie. Ciach! 5 do 7. Banan spadł. Gościu do mnie tutaj podchodzi, żeby mi pomóc. Bardzo fajnie, teraz tak, ty wypadasz sobie. Do widzenia, 5 do 6, dobrze, moja taktyka zaczyna powoli działać. Zaczyna działać, teraz tak, bombeczka poleci tutaj, żeby sobie osoba spadła. No i fajnie, przejmujemy flagi, przejmuj tą flagę, mordeczko. Dobra, teraz tak, poleci tam bombeczka, żeby ją jeszcze wywalić. Dobrze, przejmujemy flagi, 7 do 3, 8 do 3, o to właśnie chodzi. Bomba, leci, moja taktyka, słuchajcie, działa. Ale ty, ej, oszalałeś, gościu. A nie, nie trafiłem. Dobra, teraz muszę jeszcze go rozwalić, patrzcie. Ciach! Nie ma tak, ale przejąłeś tą flagę. Nie. Dobrze, przechodzimy, widzicie? Moja taktyka zadziałała. Dzięki temu jesteśmy w finale. No i proszę, słuchajcie, dajcie. Mamy Mister Banana! Nie no, ale dajcie mi te indyki. Indyki mi pomogą. Ja chcę, słuchajcie, indyki, ja tutaj jestem dla... Bodbasz. No dobra, no. Rozwalę wszystkich na Bodbaszu. Ej, dlaczego tu... Ale patrzcie. Ej, w ogóle nas jest jakoś mało, 5 osób, a powinno być, powinno odpadać 7, a tutaj ma odpaść 5. Czyli zamiast 8 osób gramy w 6, mi to pasuje. Ale patrzcie, że na trybunach nie ma indyków. I teraz ja się pytam, co to jest za szwindel? Ja jestem kurczakiem, jestem kuzynem indyków i liczyłem na wsparcie moich kibiców, a ich tutaj nie ma. O co chodzi? Nie wiem, ale jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. No i widzicie, słuchajcie, taki to jest mundial, że mieli być kibice z mojej narodowości, a ich nie ma po prostu. Dobra, przebiegnij, Maciek, tutaj, przebiegnij teraz sobie tutaj, teraz tutaj, ciach, dobrze robisz, dobrze, tak o to chodzi. Dobra, tutaj trzeba uważać na tą maś. A jak ona, to la partida jest gorąca. To dosyć, bym powiedział, ale z kibicami byłoby mi łatwiej. Byłoby 100 razy łatwiej. Dobra, zostałem sam z Mister Banana. Mister Banana, dobra, tutaj byłem dosyć blisko, słuchajcie, żeby oberwać, ale nie oberwałem, także walczymy do samego końca. Panie Mister Banana, proszę dać mi to wygrać, bo ja jestem kurczakiem. Ja muszę to wygrać, wiesz, o co chodzi, Mister Banana. Ty jesteś lwem. Lwy zjadają kurczaki, ale tym razem to ja cię pokonam! Tak jest, a w ogóle to ja nie wiem, czy to jest banan, czy to jest lew, czy to jest lew z Senegalu, o co tutaj chodzi? Nie mam pytań, dobra, jest git, ale gościu się naprawdę dobrze, słuchajcie, trzyma. Dobra, ja sobie robię taktyczny odwrót i przechodzimy! O to chodzi, no mieliśmy, słuchajcie, te indyki w Spin Go Round na początku i one mi dały siłę, żeby wygrać tę arenkę, ale lećmy dalej, bo wygrana to jedno, ale ja chcę pogadać z indykami. No i ponownie mamy Spin Go Round, bardzo mnie to cieszy, tak jak normalnie tej gierki nie lubię, tak teraz chciałbym ją grać cały czas. Oczywiście muszę się, słuchajcie, skupić na tym, żeby by było git, ale patrzcie, już indyki blokują, również mnie, słuchajcie, również mnie blokowały tutaj, jeszcze mnie gościu jakiś wykosił, co jest grane, dlaczego te indyki się na mnie fokusują, czy dlatego, że jestem właśnie kurczakiem, czy o to, słuchajcie, chodzi? Dobra, ja muszę lecieć, leć, maciochu, indyki, pomóżcie mi, indyki, musicie mi pomagać tutaj, żebym ja tam dobiegł, bo przede mną jest strasznie dużo ludzi. Dobra, let's go.
let's go, let's go, let's go. Okej, polecę sobie tutaj na prawą stronę. Jest ich dużo. Indyków jest, słuchajcie, dużo. Okej, dobra, ciach. Ciach, 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 ciach. Szybko, szybko, szybko. Indyki, zatrzymujcie ich! Pomocy, indyki! Potrzebuję waszej pomocy. Dobra, mamy to, słuchajcie. Troszeczkę się zestresowałem, ale jestem bardzo zadowolony. Mówię GG. Mówię GG. Chciałem napisać GG dla indyków. O, napisałem GG dla indyków, bo mi pomogli zdecydowanie. Sami zobaczcie. Miałem kłopoty, ale przyblokowały indyki tamtych ludzi. No i ta arenka poszła znacznie szybciej, niż bym sobie tego życzył. Jeżeli chce się pobawić, słuchajcie, z indykami, to lepiej wejść sobie na bota. Być może to, słuchajcie, zrobię, ale póki co rozwalmy tutaj paru ziomali przy pomocy naszych serdecznych, serdecznych ziomali właśnie, indyków. Mamy ziomali przeciwników i ziomali przeciwników. Piłka nożna! I tutaj już są indyki. Widzicie, słuchajcie, o to chodzi. Dlaczego na botbaszu, gdzie są trybuny, nie zrobili tego? Nie wiem. To jest dziwne, ale tutaj bardzo dobrze słychać dźwięki. Ej, słychać dźwięki tych indyków. Dobra, ja tutaj już, słuchajcie, już broń. Ciach! Co myślałem, gościu, że coś tutaj ugrasz? Nic tutaj nie ugrasz. Dobra, ziomale, brońcie! Brońcie tego! A, dobrze! Ej, dobrze, chłopaki bronią bardzo. Oj, 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 oj. Dobra, dobra, wybiłem piłeczkę. Ciach! I lecimy, słuchajcie. I lecimy teraz, gościu awczy. Trzeba to wykorzystać, słuchajcie, trzeba strzelić gola. Ciach! Nie, no nie, 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 nie. Dobra, szybko, szybko tutaj i teraz jeszcze da dobitkę. I teraz jeszcze trzeba, byle jak to trzeba strzelić. Dobra, słuchajcie, ja wracam chyba na obronę. Ja w ataku chyba nie jestem aż tak dobry jak w obronie. Czy nam gościu wyszedł właśnie z arenki? Dla nas by to było git, dla nas byłoby to git. Dobra, tutaj trzeba przyblokować. Wybiłem! Bardzo dobrze i teraz tak. Mordo, co ty robisz? Tutaj są dwie piłki, trzeba tutaj coś przeatakować, no nie? Dobra, tutaj przebitka! Wygrałem przebitkę! Lecimy, słuchajcie! Lecimy! Jest cała ekipa, dawajcie! Jest golasu, jest golasu! Tak jest! Prowadzimy tutaj szybko jeszcze. Tak. I teraz pyk! Gol będzie! Gol z tego! Nie! Słupek! Trafiłem w słupek z połowy. Ajajaj, dobra, jeszcze jedna szansa. Ciach! Let's go! Dobra, tutaj gościu obronił, ale mamy drugiego gola. To jeszcze! Ajajaj, ubiegł mnie, słuchajcie. Dobra, 3-0. Ja się bardzo cieszę w takim wypadku, że wygrywamy, ponieważ wiecie, tutaj już są kibice. Także czuję wsparcie kibiców. Moja drużyna wygrywa tylko i wyłącznie dlatego, że ja przemyślałem to i po prostu wyekwipowałem sobie skin kurczaka, dzięki czemu mamy przychylność kibiców. Wiecie, o co chodzi. Dobra, tutaj ciach! Ty typie, co ty myślałeś? Patrzcie, przejmuję piłkę, lecimy atakować. Ciuch, 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 ciuch. Dobra, wybita kolejna piłeczka. I teraz tak, 5 sekund do końca. Dobra, ja mówię tak. GG kurczaki, dziękuję, muszę wam... Znaczy, to są indyki. A, już ich nie ma. Już się zmyli. Dobrze, tak czy siak, słuchajcie, to byli kibice kurczaków, więc pamiętajcie. Lepiej teraz grać kurczakiem. Nie tylko dlatego, że jak wybierzecie sobie białego kurczaka, to będzie to orzeł polski, Robert Lewandowski. O taki, słuchajcie, orzełek polski to będzie, a do tego będziecie jeszcze mieli wsparcie kibiców. Więc w ogóle, bardzo dobra opcja. Bardzo wam ją polecam. Sprawdźmy, oj, na Space Race'ie. No powiem wam tak, gdyby KitKat Games pomyślała o tym, żeby wziąć te indyki, wpakować je do jakichś kombinezonów takich astronautskich i tak dalej, no to to by było tak dobre, że ja bym, słuchajcie, naprawdę powiedział wow, szacunek, pomysł 11 na 10 i tak dalej, i tak dalej. No ale nie pomyśleli o tym, być może było to dla nich, słuchajcie, zbyt ciężkie. Dobra, a ja muszę tutaj lecieć, bo jak widzicie, są delikatne kłopoty, ojojoj, żeby, słuchajcie, nie zawadzić. Dobrze, 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 teraz uważać tylko na te emotki. Dobra, ja tutaj sobie poczekam. Haha, let's go! Właśnie o tym, słuchajcie, pomyślałem, wiedziałem, że tak się stanie. Ciach, 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 ciach. Tutaj, okej, okay, no na pewno wszyscy wskoczą na tę platformę. Oj, gościu jest szybki. Gościu jest dobry, jest szybki, tylko żeby mnie, słuchajcie, nie zrzucił. Dobra, teraz sobie ciach, ciach. I teraz pytanie, słuchajcie, którędy mam iść? Którędy mam iść? Dobra, lecę lewą stroną, lecę lewą stroną. Mam nadzieję, że to po prostu mi, słuchajcie, pomoże. Ryzykuję. Ryzyk, fizyk. I czy się udało? Nie, na środku. Mogłem lecieć środkiem. Dawajcie, chyba jestem najbliżej. Czy jestem? Nie, 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 oni mogą to wygrać. Ciach. Nie! Mogłem lecieć środkiem. Słuchajcie, przegrałem o 2 metry. No dobra, typie, ja ci dałem wygrać w piłkę nożną i tak się odwdzięczasz. Moi drodzy, koniecznie zostawcie suba, bo jak widzicie, mamy indykowy event, mamy oczywiście cały czas piłkarski event i będą piłkarskie kontenty u mnie tutaj na kanale, a dodatkowo za chwilę mamy nowy update 0.43.1, w którym będzie naprawdę dużo kontentu zimowego, także zostawcie suba, żeby tego w ogóle nie przegapić, a my trafiamy na sam koniec bardzo dobry skin.